W tym nagraniu podsumuję, jakie informacje można zdobyć, jeśli w poprawny sposób korzysta się z legalnej ściągi chemicznej, czyli z układu okresowego pierwiastków. Układ okresowy pierwiastków składa się z szeregu kolumn, czyli grup i wierszy, okresów. Każdy okres rozpoczyna się od bardzo reaktywnego metalu, a kończy niemetalem. Wyróżniamy 7 okresów, oznaczonych kolejno cyframi arabskimi od 1 do 7. Na dole układu okresowego znajdują się lantanowce i aktynowce. Zwróć uwagę, że te pierwiastki powinny znajdować się za lantanem i aktynem. Wtedy nasz układ okresowy byłby jeszcze szerszy. Często te dwie grupy nazywa się pierwiastkami ziem rzadkich. Każda z grup oznaczona jest nie tylko liczbami, ale nosi również nazwę od swojego przedstawiciela o najniższej masie atomowej. Pierwsza grupa to litowce, bo rozpoczyna ją lit. Wodoru tutaj nie uwzględniamy. Druga – berylowce, 13 – borowce, 14 – węglowce i tak dalej. Kolejny podział pierwiastków w układzie okresowym zależy od tego, na jakiej podpowłoce znajdują się elektrony walencyjne atomu danego pierwiastka. Tutaj znajduje się blok S. Atomy tych pierwiastków mają elektrony walencyjne na podpowłoce S. Tutaj mamy blok P. Atomy tych pierwiastków mają elektrony walencyjne na podpowłokach S i P. Tutaj mamy blok D. Elektrony walencyjne tych pierwiastków znajdują się na podpowłoce S i D. A tutaj jest blok F. Elektrony walencyjne atomów tych pierwiastków znajdują się na podpowłoce S i F. Każdy pierwiastek ma swoje miejsce w układzie okresowym pierwiastków, w którym obok symbolu i nazwy pierwiastka umieszczone są jego masa i liczba atomowa. Liczbę atomową uznaje się za podstawę uszeregowania pierwiastków. Mówi nam ona o liczbie protonów w jądrze. Na podstawie masy atomowej możemy wywnioskować, jaka jest liczba masowa. Wystarczy tylko zaokrąglić masę atomową do jedności i mamy liczbę masową. Liczba ta mówi o ilości protonów i neutronów w jądrze. Pierwiastki danej grupy stanowią niejako wspólną rodzinę, ponieważ posiadają podobne właściwości fizyczne i chemiczne. Pierwiastki grupy pierwszej i drugiej są metalami. Poza berylem mają właściwości zasadotwórcze. Ich wodorotlenki są mocnymi zasadami i to tym mocniejszymi im schodzimy w dół grupy. Na tą zależność ma wpływ zmiana promienia atomowego. Promień atomowy rośnie w dół grupy, dlatego też ostatni walencyjny elektron jest mniej przyciągany przez jądro tutaj w przypadku fransu niż tutaj w przypadku litu. To jest powód, dlaczego zasada tego metalu fransu jest mocniejsza od zasady tego metalu litu. Reaktywność tych metali również zwiększa się w tym kierunku. Wodorki litowców i same litowce w stanie wolnym są silnymi reduktorami i to tym silniejszymi, im większa jest masa atomowa pierwiastka. W tym samym kierunku, czyli tutaj do lewego dolnego narożnika, zmniejsza się elektrojemność pierwiastków i rośnie promień atomu. 17. grupa układu okresowego pierwiastków to fluorowce. Pierwiastki niemetaliczne tworzące kwasy. Zarówno kwasy tlenowe, jak i beztlenowe fluorowców są mocnymi kwasami. Najmocniejsze kwasy tlenowe tworzą pierwiastki znajdujące się w prawym górnym narożniku układu okresowego pierwiastków. Najmocniejszym kwasem tlenowym jest kwas chlorowy 7. Przeanalizujmy, jak zmienia się moc kwasów beztlenowych. Moc kwasów beztlenowych rośnie w dół grupy. Na przykład mamy takie dwa kwasy. H2S, kwas siarkowodorowy i H2O. Tak, woda. Siarkowodór po rozpuszczeniu w wodzie to kwas, a woda to znacznie słabszy kwas od siarkowodoru. Podobnie będzie z chlorowodorem, bromowodorem i jodowodorem. Jodowodór jest najmocniejszy spośród tych trzech kwasów, a najsłabszym z nich jest chlorowodór. W przypadku kwasów tlenowych musimy pamiętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, im wyższy stopień utlenienia, tym mocniejszy kwas. Na przykład kwas azotowy 5 i kwas azotowy 3. W kwasie azotowym 5 azot, jak sama nazwa kwasu mówi, jest na 5 stopniu utlenienia. Zobacz, HNO3, wodór,
ma pierwszy stopień utlenienia. Tlen ma minus drugi stopień utlenienia, a cała cząsteczka jest obojętna. Więc łatwo można wyliczyć. 3 razy minus 2 daje nam minus 6. Mamy 1 wodór na pierwszym stopniu utlenienia, więc wystarczy do 1 dodać 5, aby zniwelować to minus 6. W ten sposób najłatwiej obliczyć, jaki jest stopień utlenienia pierwiastka, co do którego mamy jakieś wątpliwości. Nie martw się, o stopniach utlenienia opowiem Ci jeszcze w przyszłych nagraniach. W kwasie azotowym 3 atom centralny, azot, znajduje się na trzecim stopniu utlenienia. Spośród tych dwóch kwasów, to kwas azotowy 5 jest mocniejszym kwasem. Tu azot ma wyższy stopień utlenienia niż tutaj. Podobnie będzie w przypadku kwasów siarkowych. Kwas siarkowy 6, w którym siarka jest na szóstym stopniu utlenienia, jest mocniejszym kwasem od kwasu siarkowego 4, gdzie siarka znajduje się na czwartym, niższym stopniu utlenienia. Warto również wiedzieć, że moc kwasów tlenowych maleje w dół grupy, jeśli pierwiastki są na tym samym stopniu utlenienia. Weźmy na przykład kwas azotowy 5 i kwas fosforowy 5. Kwas azotowy 5 jest mocniejszym kwasem od kwasu fosforowego 5. W obrębie okresów układu okresowego pierwiastków obserwuje się, wraz ze wzrostem liczby atomowej, zmianę właściwości od metalicznych do niemetalicznych oraz wzrost elektroujemności. Dzięki tym wszystkim wiadomościom bez problemu odczytasz z położenia układu okresowego pierwiastków właściwości pierwiastków grup pierwszej, drugiej i od 13 do 17, czyli tak zwanych grup głównych. Pierwiastki grup od 3 do 12 to metale o właściwościach bardziej złożonych. Bardzo ważnym elementem poza właściwościami fizycznymi i chemicznymi dla każdego chemika jest z pewnością informacja o stopniu utlenienia. Dla grup od 1 do 7 numer grupy informuje o maksymalnym stopniu utlenienia pierwiastków wchodzących w różne związki chemiczne. Dla grup od 13 do 17 od numeru grupy trzeba odjąć 10. Dla grup 8-12 stopień utlenienia jest trudniej określić. Tak na przykład pierwiastek węgiel jest wpisany w 14 grupie układu okresowego pierwiastków. Stąd jego maksymalny stopień utlenienia w związkach chemicznych wynosi 14 odjąć 10, czyli 4. Natomiast chlor jest wpisany w 17 grupie. Ma zatem w związkach maksymalny stopień utlenienia 17 odjąć 10, 7. Kolejne informacje, jakie możemy pozyskać na podstawie analizy układu okresowego pierwiastków, to stopień utlenienia pierwiastków, kiedy tworzą związki chemiczne z wodorem lub tlenem. Wodór tworzy na przykład takie związki chemiczne jak wodorek sodu, wodorek magnezu, wodorek glinu, siarkowodór czy też chlorowodór. Stopień utlenienia względem wodoru rośnie do grupy czwartej, a później maleje. Sód w wodorku sodu ma pierwszy stopień utlenienia. Magnez ma drugi stopień utlenienia. Wodór w obu tych związkach ma minus pierwszy stopień utlenienia. Natomiast w przypadku siarkowodoru, siarka już jest na minus drugim stopniu utlenienia, a wodór znajduje się na pierwszym stopniu utlenienia. Najpopularniejszymi związkami tlenu są oczywiście tlenki. Na przykład tlenek sodu, tlenek magnezu, tlenek krzemu 4, tlenek siarki 6, czy też tlenek chloru 7. Stopień utlenienia względem tlenu rośnie od lewej do prawej strony układu okresowego pierwiastków. Rozważmy pierwiastek, który ma 7 elektronów walencyjnych i znajduje się w energetycznym bloku P. Czyli jest to któryś z tych pierwiastków. Z reguły oktetu wiemy, że brak mu jednego elektronu do stabilnej konfiguracji elektronowej. Więc w związkach z wodorem będzie on na minus pierwszym stopniu utlenienia, tworząc związek HX. Minus pierwszy stopień utlenienia bierze się stąd, że wodór, tworząc związek z tym pierwiastkiem, tak jakby odda mu jeden elektron. Konfiguracja elektronowa powłoki walencyjnej tego pierwiastka wygląda następująco. S2P5, co oznacza w pełni zapełnioną podpowłokę S oraz jedno wolne miejsce na podpowłoce P. Taki pierwiastek chętnie w związkach z tlenem będzie pozbywał się odpowiednio jednego elektronu lub par elektronowych i dzięki temu będzie występował na dodatnich stopniach utlenienia plus pierwszym, plus trzecim, plus piątym albo też plus siódmym stopniu utlenienia.
czyli w związkach z tlenem będzie występował jako jakiś X2O, X2O3, X2O5 albo X2O7. Ostatnia sprawa, jaką poruszę w tym nagraniu, to promień atomów i jonów. Promień atomu rośnie w dół każdej grupy. W okresie natomiast od strony lewej do prawej maleje. Promienie jonów są mniejsze lub większe od promienia atomów tworzących te jony. Jony dodatnie, kationy, w których mamy mniej elektronów niż w obojętnym atomie danego jonu, promienie są mniejsze od promienia atomów. Natomiast aniony mają promień większy niż obojętny atom danego jonu. Wiem, jest to trochę zawiłe, więc przeanalizujmy taki przykład. Chlorek sodu, NaCl, sól kuchenna. Chlorek sodu jest zbudowany z jonów chlorkowych, anionów chlorkowych i kationów sodu. Najpierw rozpatrzmy, jak mają się względem siebie rozmiary obojętnych atomów chloru i sodu. Sód jest pierwiastkiem pierwszej grupy układu okresowego pierwiastków. Jest metalem alkalicznym. Chlor to halogen. Chlor ma mniejszy promień atomowy. Elektrony walencyjne obu tych pierwiastków znajdują się na trzeciej powłoce elektronowej, na powłoce M. W jądrze atomu sodu znajduje się 11 protonów, a na powłoce walencyjnej znajduje się tylko jeden elektron walencyjny. Natomiast w jądrze atomu chloru znajduje się aż 17 protonów, a na powłoce walencyjnej jest 7 elektronów. 7 elektronów walencyjnych. I tak protony przyciągają je mocniej niż ma to miejsce w atomie sodu. Jeśli chodzi o jony, kation sodu i anion chlorkowy, sytuacja wielkości promienia tych jonów prezentuje się zupełnie na odwrót. Jon sodu jest mniejszy od jonu chlorkowego. Co się dzieje, kiedy te atomy zamieniają się w jony? Ten atom traci elektron, więc konfiguracja elektronowa tego atomu staje się nagle konfiguracją elektronową neonu. Teraz sód nie ma już żadnego elektronu na swojej trzeciej walencyjnej powłoce. Kation sodu ma całkowicie zapełnioną drugą powłokę elektronową. To też powinien mieć promień jonowy podobny do promienia atomowego neonu. Tak naprawdę, pomimo takiej samej konfiguracji elektronowej jak gaz szlachetny, kation sodu będzie miał troszkę mniejszy promień niż promień neonu. Dzieje się tak, ponieważ kation sodu ma więcej protonów w jądrze. Czyli kation sodu będzie nieco mniejszy niż atom neonu. Anion chlorkowy ma o jeden elektron więcej niż atom chloru. Dzięki temu ma całkowicie zapełnioną trzecią powłokę elektronową. Dlatego też promień anionu chlorkowego jest większy niż promień atomu chloru. Co więcej, promień tego jonu jest większy od promienia kationu sodu. Kation sodu ma już tylko dwie powłoki, więc elektrony z ostatniej powłoki są mocniej przyciągane przez jądro niż elektrony znajdujące się na ostatniej, zapełnionej powłoce anionu chlorkowego, czyli na powłoce trzeciej. Myślę, że tyle na temat tendencji w układzie okresowym pierwiastków. Do usłyszenia w innych filmach poświęconych chemii.